Siemanko, z tej strony Brutus. Dzisiaj taki mały update, jak to się mówi, czyli nie wiem, jak to się mówi po polsku. Czyli zmiana w moim EDC. Dotychczasowym EDC był już znany portfel z recenzji, raczej nie z recenzji, tylko z opisówki Szmata, ja go tak nazywam. I właśnie, coś takiego na dokumenty. Zapomniałem wtedy powiedzieć, że u mnie pieniądze i dokumenty nigdy nie znajdują się w tym samym portfelu. Czy też w tym samym, nie wiem jak to nazwać, urządzeniu do przenoszenia, czy jakoś tak. U mnie zawsze znajdują się oddzielnie, tak na wypadek, gdyby coś się zgubiło, albo zostało skradzione, zawsze coś tam jeszcze mam. I w tej chwili zamieniam to na coś takiego. Fajnie. I to na coś takiego. Yeah, mam teraz idealny, fajny zestaw do edycowania, tak? Dzięki uprzejmości mojego brata, tak? Tym razem są to nowe rzeczy prosto ze Stanów. Dzisiaj otrzymałem paczkę, więc Pawełku, dziękuję Ci bardzo, że chciało Ci się i naprawdę jestem Ci bardzo wdzięczny. Będę miał na pewno do końca życia. To nie, ale przynajmniej 4-5 lat myślę, że te portfele mi posłużą. Może nawet i dłużej, no zobaczymy, no nie? Co to jest? To jest portfel CMC, czyli Change Memory Card, czyli że na drobne, na pieniądze i na karty pamięci. Właśnie z tym, że mamy dostęp do drobnych od zewnątrz. Chociaż tam z tego kanału EDC tam zjechali ten portfel, no to ja nie wiem. Jak już wspominałem, ja w portfelu noszę tylko pieniądze, ewentualnie jeszcze kartę na basen, więc u mnie może będzie łatwo do tego się dostać. Tutaj właśnie montuje się te karty pamięci, nie montuje, tylko wkłada w te miejsca. Mam jeszcze dodatkową skrytkę. Wszystko jest jeszcze bardzo, bardzo sztywne, bo nowe. Na karty te takie wsuwki. I tutaj jeszcze dodatkowa kieszeń, taka przelotowa. Fajnie, na hajs jest coś takiego, tutaj się hajs wkłada, tutaj dodatkowa skrytka na jakiś tam, jak ktoś mówi, na taksówkę. Ja bym tak przynajmniej używał, na taksówkę tutaj. Zapinany na jeden duży rzep. Bardzo fajnie. I do tego to. U nas za to musiałbym zapłacić trochę dużo, natomiast w Stanach wyszło coś tam około $30. Także Pawełku, dziękuję Ci jeszcze raz. I oczywiście chciałem mu zapłacić, on nie chciał tych pieniędzy, no i co ja mam teraz zrobić? No, tylko się kłaniać, dziękować, dzięki, naprawdę jestem wdzięczny, naprawdę. Przy okazji wykorzystałem to, że już on jest w Stanach, więc pyk, mamy Altoidsy do rozdania. Będzie jeden czerwony do oddania i jeden zielony, czy tam niebieski to jest. Też do oddania. Wystarczy do mnie napisać maila prywatnego i dwie pierwsze osoby dostają po jednej paczce pełnej oczywiście dropsów. A potem co sobie z tym zrobicie, to możecie wysłać mi zdjęcie i ja wrzucę na kanał, jak już zjecie te wszystkie dropsy i jak wykorzystacie tą przestrzeń. Także proszę, dwie pierwsze osoby, które do mnie napiszą na maila chcę dropsa, proszę napisać w tytule, później ja odpiszę, że tak, wygrałeś i będzie adres, mi przyślecie i tak dalej. Resztę już wyjaśnimy sobie drogą mailową. Także dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam mojego braciszka w Stanach. Dzięki stary, trzymajcie się, cześć.